Witam państwa, dzień dobry. Kamil Klimczak. Witam w kolejnym komentarzu narodowym, w którym to, pozostając w temacie Ukrainizacji Polski, jednakowoż sięgniemy aż za ocean. Sięgniemy aż do Stanów Zjednoczonych, żeby nad tym zjawiskiem się zastanowić. Yy, dlaczego aż tam? No, nie tylko dlatego, że no, stare. E, stare powiedzenie mówi, że. No. Z daleka widać lepiej w ogóle, ale e, drugiego e, października, proszę państwa, e, w Stanach Zjednoczonych e, odbyła, się, odbyła się tak zwana e, parada płaskiego. To jest takie. Doroczne wydarzenie, które ma miejsce w Nowym Jorku, taka manifestacja, można powiedzieć, Polonii Amerykańskiej, manifestacja, manifestacja Polskości, doroczna, bardzo takie wielkie i podniosłe wydarzenie. I dlaczego, dlaczego o tym mówię? No bo jak się zagłębimy w notki prasowe, to mamy informacje, że e, rozpoczęła się mszą w katedrze świętego Patryka, że przemaszerowano e, właśnie piątą aleją e, w Nowym Jorku, że to jest okazja do dla Polaków mieszkających w USA, żeby nawiązać albo odświeżyć od kontakty z różnymi osobami, instytucjami z Polski, że był na tej paradzie Krzysztof Szczerski, stał ambasador Polski przy ONZ-cie. I tak dalej, i tak dalej, że mimo, że padało, to wszystko się udało. Było pięknie, kolorowo i biało-czerwono. No właśnie, z tym, tym biało-czerwono to było, proszę Państwa, powiedziałbym, różnie. Dlaczego mówię, że było różnie? No zaraz Państwu pokażę proszę dosłownie o chwilę cierpliwości pokażę państwu jak wygląda jak wygląda jedno właśnie ze zdjęć które zdaje się Zdaje się, przedstawia, przedstawia harcerzy obecnych na paradzie Płaskiego, i już dosłownie, dosłownie sekundkę muszę tylko jedną rzecz naprawić, bo to tak musiałem wklejać na bieżąco. O proszę Państwa, tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda. Polish and Ukrainian Scouts United. No pięknie, no wspaniale. Proszę Państwa, to nie koniec. To nie koniec. Tutaj jeszcze inne fotki się znajdą. O proszę Państwa, to jest, to jest szanowni Państwo, parada Płaskiego, a moż, mogłoby się wydawać, że to jakaś zupełnie inna manifestacja. No drodzy państwo, o ile w Polsce no, poniekąd by mnie nie zdziwiły takie akty politycznej poprawności, to zawsze się mówiło, że jednak ci nasi rodacy za oceanu są tacy dużo bardziej e, trzeźwi, zdroworozsądkowi, patriotyczni, zachowawczy, na no, tu maszerują, proszę państwa, pod pod flagami obcego państwa. O, nawet, proszę państwa, mamy takie ujęcie. No, drodzy państwo, po prostu coś, co się w głowie nie mieści, żeby. No, no to, yy, wiecie państwo, ja się, ja się zaczynam obawiać, czy w ślady organizatorów Parady Płaskiego nie pójdą yy, organizatorzy marszu niepodległości, bo przecież dlaczego nie? Kto zabroni, szanowni Państwo? Kto Bogatemu zabroni, jak mawia e, stare e, powiedzenie? O, mamy mamy jeszcze i szanowni Państwo takie ujęcia e, e, i takie ujęcia, no tak, proszę Państwa jeszcze raz. Kto Bogatemu zabroni. Tak wygląda, proszę, wyglądała, proszę Państwa, Parada Płaskiego, ale nie szli tam oczywiście tylko e, Polacy. Szli tam również, e, również przedstawiciele e, Ukraińskiego Harcerstwa, organizacji Płast, organizacji, która znana jest ze swoich ekscesów probanderowskich. No drodzy Państwo, Tutaj mógłbym wkleić, ale sobie. Zap ale zapomniałem przygotować zawczasu, więc tylko zacytuję yy, kapitana Wagnera. Wie pan, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie. Tak mawiał kapitan Wagner, i ja się z tym zgadzam. Jak ktoś nie wie, to postać z filmu CK Dezerterzy polecam skądinąd, Bo to może nie jest to kino wysokich lotów, ale zawsze śmieszy. Natomiast tutaj, tutaj dostaliśmy, tutaj zainterweniowała pani Katarzyna Sokołowska, i dostała. Taką e, informację. Tak się tłumaczy e, zarząd ZHP pod hale, bo to z tego profilu pochodzą zdjęcia. Drogi Radaku, Związek Harcestwa Polskiego jest organizacją wychowawczą i różne kocopoły, przez pierwszy akapit. Radaku, e, 2 października wiele dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z entuzjazmem wybrały się na wycieczkę organizowaną przez ZHP USA, by wziąć udział w największym świecie polonii USA, paradzie płaskiego w Nowym Jorku i tak dalej. Na miejscu po przyjeździe do Nowego Jorku wręczono polskim dzieciom i młodzieży ukraińskie flagi, bo polskich flag zabrakło. Administrator ZHP pod hale tłumaczył na Facebooku, że polskie flagi są drogie, bo kosztują 7 dolarów i zwykle po rozdaniu znikają. To się kradnie, więc dlatego polskich flag dla harcerskich dzieci i młodzieży zabrakło. W tym samym czasie rozdano polskim dzieciom i młodzieży flagi ukraińskie. Bez uprzedniego ustalenia z dziećmi i rodzicami, zarząd ZHP kazał polskim dzieciom i młodzieży ustawić się i bratać z przedstawicielami ukraińskich skautów PLAST. Przypomnijmy, że PLAST czy PŁAST w zasadzie, to organizacja, która na Ukrainie w bieżącym czasie otwarcie i świadomie czci przywódców najokrutniejszych rzezi na dziesiątkach tysięcy polskich obywateli na Wołyniu. Stefan Badego, główny ideolog organizacji UPA, która bestialsko wymordowała głównie kobiety i dzieci w ponad tysiącu polskich wsi i miasteczek na Wołyniu, był członkiem PŁASTA. Roman Szuchewicz również jest bohaterem dla organizacji PŁASTA, kierował mordami na Polakach, kierując się następującym mottem śmierć jednego lacha to metry wolnej Ukrainy, Albo będzie Ukraina, albo Lechicka krew pokolana Polaków w pień wyciąć. I tak dalej, i tak dalej. Więc proszę Państwa, o mamy jeszcze taką inną ciekawą dokumentację. Dokumentację fotograficzną, którą zaraz. E, zaraz państwu pokażę. No proszę państwa, jeśli tak ma wyglądać wychowywanie polskiej młodzieży, to szanowni państwo, no stare, e, stare powiedzenie mówi, że nam już wrogów nie potrzeba. E, nie potrzebujemy już wrogów, jeżeli mamy takich wychowawców młodzieży, którzy w ten sposób no, naszą młodzież, e, naszą młodzież, szanowni państwo, wychowują. O, i tak to wygląda. Muszę tylko trochę oddalić, bo za bardzo to przybliżyłem, żebyście mogli państwo spokojnie sobie przeczytać ten komentarz, z, z, jeśli chodzi o właśnie przedstawicieli ZHP. No porażające, naprawdę porażające zjawisko. Przeczytam może. Na, y, pro, y, ktoś tam napisał: Proszę pokazać choć jednego ukraińca z flagą Polski. Prośba bezzasadna. A Hufiec pod hale USA odpisuje. Nasza wina. Oni rozdawali swoje flagi, a my tylko mieliśmy flagi dla naszych harcerek. Kosztują teraz 7 dolarów i nie mamy ich tak dużo. Wszystkie, które miałem rozdała i połowę nie wróciło. Zakańczam dyskusję na ten temat, bo to do niczego nie doprowadzi. Ma Pan rację, ale według naszych zasad chcemy pomocy bliźnim. Musimy współpracować. No jasne, musimy współpracować z ludźmi, którzy czczą naszych morderców. Proszę Państwa, czy, yy, czy naprawdę, bo to ja myślę, że w Polsce by to przeszło i to nawet przy większym aplauzie. Czy naprawdę tego tak ochoczo nie wiem... No zwłaszcza w obecnej sytuacji należałoby powiedzieć, czy, czy z ludźmi w mundurach armii czerwonej ktoś by chciał maszerować, a przecież no, jednak armia czerwona e, e, pogoniła Niemców z Polski, to trzeba przyznać. E, I i u, no, e, no doszło jednak do... Pewnego rodzaju wyzwolenia, przynajmniej z podokupacji okupacji niemieckiej. No, mimo wszystko, e, ja przypomnę, możemy to, może to jest temat na osobną dyskusję, ale po roku 1945 no, nie groziła śmierć za samo mówienie po e, polsku. No, z myśleniem już było gorzej, to prawda, ale e, f, pod okupacją niemiecką, no, za samo mówienie po polsku. No, można było, można było po prostu w pewnych rejonach przynajmniej kraju stracić życie. Więc, szanowni Państwo, no ale czy, nie wiem, czy z kimś tak właśnie czczącymi Armię Czerwoną chciałoby iść ZHP, a może, a może z ludźmi, z jakimiś Niemcami czczącymi Waffen-SS, no dlaczegożby nie? Proszę Państwa, dla mnie nie ma jakościowej różnicy. Między waffen ss, a czczeniem a organizacjami, które czczą banderowców. Szanowni Państwo, to możecie sobie pomyśleć, to jest tysiące kilometrów od nas, że w Ameryce jest taka poprawność polityczna. Nie, proszę Państwa, ja uważam, że tu jest naprawdę wyraźny i zaznaczający się wpływ również polskiej polityki na to zjawisko. Proszę Państwa, to jest diabelnie niepokojące, bo jeśli właśnie nawet tysiące kilometrów, właśnie pytanie, no to z drugiej strony może bliżej ośrodka decyzyjnego i dlatego taki nacisk, no ale mimo wszystko, no jest to, jest to coś strasznego i proszę Państwa, te wzorce mogą do nas przenikać, mogą do nas przenikać, więc tym bardziej trzeba o tym mówić. To tyle proszę Państwa, dziękuję za uwagę, jeśli się podobało, to proszę o łapkę w górę o subskrypcję, o komentarz, o wsparcie kanału finansowo, dane są w opisie i to tyle na dziś, dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia.